Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na chat make-up. Będziemy testować nowości. Mam tutaj kilka naprawdę hot produktów. Nie będę zbędnie przedłużać, tylko przechodzimy do rzeczy. Pierwsza rzecz, na którą przetestujemy, to najnowszy podkład z Glam Shopu. Jest to upiększacz do twarzy, podkład lekko kryjący. Ja mam tutaj odcień oliwka 2 i wydaje mi się, że ten będzie najbardziej zbliżony do mojej skóry. On ma właśnie lekko oliwkowe tony, trochę ciepłych tonów, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Na początek zmieszam. Jest to podkład w pipetce. Bardzo, bardzo olejąca konsystencja tutaj tego podkładu. Nałożę sobie najpierw odrobinę na prawą stronę twarzy. Tutaj rozprowadzę ten podkład pędzlem, czyli tak jak standardowo w każdym teście podkładów, tak żeby zobaczyć, jak on się rozprowadza. Pędzel to standardowo Sigma, zawsze są pytania, jak używam tych pędzelków. Po prostu różne modele, ale z tej serii Kabuki. Tak jak spodziewałam się, jest to produkt naprawdę turbo delikatny. Jak widzicie, bardzo ładnie wyrównał koloryt, ale dalej wygląda jak moja skóra, jakbym tutaj nic nie miała. A faktycznie już tutaj tonacja po prawej stronie twarzy wygląda lepiej i bardziej pasuje mi do ciała, ponieważ faktycznie twarzy nie opalamy, więc ona jest dużo jaśniejsza. Są też zaczerwienienia, więc tutaj fajnie ten koloryt jest wyrównany. Ładnie rozprowadził się na twarzy, nie stworzył mi tutaj żadnych smug. No i faktycznie jest totalnie niewidoczny. Ja oczywiście z natury jestem ciekawa, czy będzie ten podkład dało się budować, dlatego spróbuję sobie tutaj doklepać po prostu w niektórych miejscach. Akurat w tym momencie mam nieco więcej niedoskonałości niż zwykle, ale to takie, nie wiem, jakby alergiczne mam wrażenie. Krycie zdecydowanie da się budować. Dalej jest taki bardzo naturalny, delikatny, więc tutaj nie spodziewajcie się pełnego krycia, ani nawet średniego. Ja bym dalej określiła, że jest to delikatne krycie, ale rzeczywiście teraz i ten kolor jest nieco mocniejszy, jest ładniej wyrównany koloryt i zaczerwienia są bardzo stłumione. Niedoskonałości dalej są widoczne, także w momencie, kiedy chcemy je bardziej przykryć, no to będzie trzeba użyć miejscowo po prostu czegoś dodatkowo, ale podoba mi się, jak wygląda. Wygląda bardzo naturalnie, zarówno pod względem wykończenia, poziomu krycia i faktycznie nie jest widoczny na skórze, a kolorystycznie idealnie się tutaj stapia. Jak już przechodzimy do korektora, to nie mam niczego w sumie, co by pasowało, ponieważ mam jeden taki turbokryjący korektor nowy, ale przetestuję go po prostu w kolejnym chat make-upie ze względu na to, że tutaj to mocne krycie nie będzie pasowało, dlatego użyję tutaj korektora z Catrice True Skin, ponieważ on jest po tej delikatniejszej nieco stronie, więc on się ładnie dopasuje do tego podkładu. Korektor jedynie tutaj w załamaniach pod okiem. Przypudruję metodą baking, używając tutaj mojego sprawdzonego pudru pod oczy. Tak, żeby mieć pewność, że on się po prostu tutaj nie rozjedzie. A całość mojego makijażu przypudruję pudrem z Glam Shopu Voalka, puder delikatnie rozświetlający, który występuje tylko w jednym odcieniu, jest taki wypiekany. Takiego pudru, słuchajcie, mi brakowało w kolekcji, ponieważ on faktycznie, tak jak nazwa tutaj wskazuje, jest taki delikatnie rozświetlający. Nie bije po oczach, ładnie opalizuje twarz, ale nie jest zbyt intensywny. Tylko jestem ciekawa, czy on będzie wystarczający, żeby utrwalić makijaż twarzy. Czy nie będę potrzebowała najpierw przypudrować normalnie pudrem matującym, a następnie tylko dodać tutaj nieco tego pudru rozświetlającego, żeby dodać ten efekt rozświetlający, ale żeby makijaż był dobrze utrzymany. Ale żeby to zrobić, oczywiście muszę przetestować go z podkładem, który znam, więc wrócę do Was z taką informacją. Teraz przejdziemy do gwiazdy dzisiejszego odcinka, czyli paletki z Milani. Mówię gwiazdy ze względu na to, że jest to paleta, która zawiera zarówno produkty do twarzy, jak i także do oczu. I ta paletka nosi nazwę All Inclusive Eye, Cheek and Face Palette. Ja mam wersję Light to Medium. Pamiętam, że była inna wersja kolorystyczna, też dostępna, ta bardziej przypadła mi do gustu. I zobaczymy dzisiaj, czy będzie wystarczająco uniwersalna, żebym zabrała ze sobą na wakacje, na wyjazd. Zaczniemy od bronzera. On jest o takiej ciepłej tonacji, bardzo ciepłej bym powiedziała, więc nie będzie na pewno dla każdego. Ja ze względu na to, że mam ciepłą tonację, no to jeszcze w mniejszej ilości będzie to wyglądało dobrze. Tutaj dosyć sporo się nabiera produktu, także sobie tutaj wklepię w dłoń, tak żeby nieco zmniejszyć intensywność. I nakładam powoli, małymi ilościami, żeby tutaj mieć kontrolę nad intensywnością.
Dziwię się, że wybrali taki odcień tutaj do tej paletki, skoro jest to też paletka do karnacji light to medium, gdzie w przypadku jasnej karnacji rzadko kiedy tak ciepłe brązy pasuje. Teraz przejdziemy do rozświetlacza i wydaje mi się, że tutaj się bardzo polubimy. Jest to taki szampański odcień, który nie ma ciemnej bazy, nie powinien przyciemniać. No a rzeczywiście moc wygląda jakby była na dobrym, odpowiednim poziomie dla mnie. Dlatego zaczniemy tutaj aplikację. A jeśli chodzi o makijaż oka, zaczniemy najpierw od tego pośredniego odcienia, czyli takiego lekko zgaszonego różu, którym podkreślę teraz załamanie powieki. Od razu też podkreślę dolną powiekę, tak bardzo delikatnie, żeby coś po prostu się tutaj działo. Przy użyciu mniejszego pędzelka nałożę najciemniejszy cień z tej paletki i tutaj podkreślę zewnętrzny kącik oka. Wolę dzisiejszy makijaż zachować w matach, dlatego ten róż, od którego zaczęłam, nałożę też tutaj na powiekę ruchomo, a ten połys ze środka nałożę tutaj wewnętrzny kącik na dolnej powiece, ponieważ on nie jest wystarczająco jasny, żeby nałożyć go wewnętrzny kącik całkowicie, a wewnętrzny kącik nałożę tutaj po prostu rozświetlacz z tej paletki. I dodam na koniec jeszcze trochę tego ciemniejszego cienia na dolną powiekę. Jak oceniam paletkę po użyciu? Niestety nie przypadła mi do gustu. O ile róż bardzo mi się spodobał, przepięknie wygląda na policzkach, rozświetlacz też jest ogólnie ok. Ma bardzo ładny kolor, ponieważ jest szampański, ale bardziej złoty niż szampański i dlatego ładnie stapia się z moim kolorem skóry, ale jednak podkreśla tutaj fakturę, rozszerzone pory, jakieś niedoskonałości drobne na skórze i faktycznie nie jest tutaj taki gładki połysk, tylko widać tą strukturę. No ale to jeszcze nie jest źle. Brązer kolorystycznie, jak mówiłam, nie pasuje. Teraz w całokształcie wygląda w miarę ok, ale to nie jest efekt, który lubię. No tak cienie, totalnie nie moja bajka. To są cienie takie najgorszej jakości, bym powiedziała. Ponieważ wszystko złączyło się w jedną całość, jeśli chodzi o te matowe cienie. Nie widać tak naprawdę różnicy, oprócz tego, że no, ten kącik jest nieco ciemniejszy, ale no, oba cienie wyglądają jakby były w dokładnie tej samej tonacji. A faktycznie był to róż i taki cieplejszy brąz, a to się wszystko tak rozmyło. Nie są dobrze rozłożone, bym powiedziała. To jest taki makijaż, który bym zrobiła na szybko, wiecie, bez lusterka. Tak określiłabym ten makijaż, ponieważ mimo użycia takiej małej ilości cieni, nie ma tutaj żadnego rozłożenia tych cieni, nie ma żadnej głębi i są tylko po prostu takie brzydkie plamy, nie da się rozetrzeć ładnie tych cieni. Nie podoba mi się, nawet są, wiecie, jakieś różne prześwity, nierówności. No i też dziwię się po prostu tutaj temu, jakie są cienie tutaj włożone. Moim zdaniem powinno to troszeczkę inaczej wyglądać, ponieważ w makijażu oka możemy użyć spokojnie różu, bronzera i jak mamy tutaj róż, który jest matowy i róż, który jest rozświetlający, no to nie rozumiem tutaj tych dwóch cieni wtedy. Ponieważ faktycznie te róże są bardzo do siebie zbliżone, no ten jest jaśniejszy i nieco cieplejszy, ale na oku pewnie nie byłoby różnicy, no i jest już połyskujący tutaj róż, więc mogłyby się znaleźć jakieś inne cienie, może bardziej brązy, takie neutralne, może coś ciemniejszego, żeby móc zrobić, nie wiem, kreskę. No nie wiem, to nie jest dobra jakość, może nie jest ta paletka droga, ponieważ kosztowała mi 96 zł, więc nie jest to majątek, ale w takiej cenie możemy znaleźć coś dużo lepszego. Pokazywałam Wam ostatnio filmik o taniej i dobrej, fajną paletkę do twarzy z H&N, którą kupicie w cenie 20-30 zł i mamy tam trzy produkty, plus do tego jakieś tam pojedyncze cienie, czy jakąś mini paletkę też z H&N. W sumie lubię tą jedną, pokazywałam Wam kiedyś. No to byłaby znacznie lepsza opcja. Na pewno po tę paletkę nie sięgnę ponownie, także pieniądze wydane nieco w błoto. No nie do końca, ponieważ pokazuję Wam tutaj, ale na pewno nie polecam Wam, więc to jest produkt, który możecie spokojnie pominąć. Nie wiem, czy cokolwiek uratuje ten makijaż, ponieważ nie podoba mi się, ale mam inne produkty do testów. Przede wszystkim kolorowy eyeliner. Jakiś czas temu pojawiły się w Winglocie nowe eyelinery kolorowe i ja zdecydowałam się na dwa kolory. O ile podobają mi się niemalże wszystkie w gamie, tak stwierdziłam, że najpierw może sprawdzę jakość. I co?
którego odcienia użyjemy. Wydaje mi się, że żółty będzie tutaj do tego makijażu bardziej pasował. To jest Inglot Plain Eyeliner w żelu w odcieniu Yellow Flow. Tak prezentuje się ten odcień. Jest to taki słoneczny, trochę kanarkowy odcień żółtego, ale w takiej bardziej pastelowej wersji. Ogólnie właśnie te eyelinery są takie raczej pastelowe. No i ja sobie tutaj przejdę już do robienia kreski. Pigment może być naprawdę spoko, tego byłam ciekawa, jak będzie się prezentował ten eyeliner właśnie na cieniach. Czy będzie widoczny, czy nie będą cienie przebijały, ale ogólnie eyelinery z Inglota lubię, takie żelowe. Na pewno jak nie będę ich używała na powiekach, to będę ich używała na linii wodnej. Widzę, że nieco miesza mi się tutaj z cieniami, które mam na powiece, dlatego ja na początek zrobię cieniutką kreskę i po prostu poczekam, aż on wyschnie, ten eyeliner, i dołożę drugą warstwę, tak żeby ona była w pełni kryjąca i żebym już, wiecie, aplikowała tą drugą warstwę na zastygnięty eyeliner. Wkładanie dwóch warstw to nie był najlepszy pomysł, ze względu na to, że w momencie, kiedy teraz nakładam drugą warstwę, to rozmazuje się to, co jest pod spodem. Dlatego teraz tak turbo delikatnie próbuję wklepać bardziej tą drugą warstwę, tak żeby uzyskać, wiecie, idealny pigment. No i z odległości, tak jak tutaj mam lusterko zaraz pod aparatem, to faktycznie wygląda fajnie, ale z bliska już tak nie do końca. Zrobiłam ten błąd, że spojrzałam prosto do lusterka i kreska mi się odbiła tutaj na powiece, także poczekam, aż wyschnie i mam nadzieję, że łatwo się zetrze. Kreski na pewno idealne nie są, pokażę Wam tutaj bardziej z bliska, ponieważ później będą przykryte sztucznymi rzęsami, więc nie będzie aż tak widać. Nie jest to równomierny kolor, widać prześwity i widać, wiecie, jakby się one już, te kreski wysuszały, że ten eyeliner jest taki suchy i nie jest popękany co prawda, ale nie jest taki gładki, jakbym chciała, żeby był, niestety. Ale tak jak mówiłam, jak nie będę nakładała na górną powiekę, to będę używała tych eyelinerów na linię wodną i właśnie ten różowy odcień, czyli odcień Millennial Pink, zobaczymy, jak będzie wypadał na linii wodnej. Aplikuję sobie na pędzelek, wkładam nieco tutaj powiekę dolną i aplikuję takim ruchem bardziej wklepującym. Tak, żeby tutaj nałożyć od razu nieco większą warstwę, taką kryjącą warstwę. Spójrzcie, jak to właśnie pięknie wygląda na linii wodnej, że te odcienie są intensywne, takie ładnie widoczne. Lubię właśnie w kolorowych makijażach tak podbijać jeszcze kolor makijażu lub dawać właśnie linię wodną totalnie kontrastującą. Przejdziemy teraz do rzęs i mam tutaj maskarę z marki Kobo. Jest to In Bloom Voluminizing Mascara, maskara pogrubiająca, która ma silikonową szczoteczkę, która prezentuje się w ten sposób. Taka dosyć zgrabna, ma gęste włoski, także zobaczymy, jak sobie poradzi z moimi naturalnymi rzęsami, czy ładnie wydobędzie tutaj z nich efekt, ale mam wrażenie, że ostatnio moje rzęsy wyglądają naprawdę niesamowicie słabo i chyba sobie zacznę używać jakiejś odżywki do rzęs. Dodaję jeszcze drugą warstwę. Czyli dzisiaj po prostu wszystko musi pójść nie tak. Chciałam dodać drugą warstwę, obróciłam sobie tutaj kreskę, no po prostu cudownie. Ja z maskary nie jestem zadowolona, nie daje fajnego efektu. Przede wszystkim te rzęsy na górze są takie totalnie nieogarnięte. Już nawet nie chodzi mi o to, że wcale tego pogrubienia nie widać, ale ja lubię, jak maskara po prostu ładnie je wyczesuje i że są takie równiutkie, a nie, gdzie każda idzie w inną stronę. To nie jest efekt, na którym mi zależy. Do twarzy mam tutaj jeszcze jeden produkt, czyli taki marker z Bell do robienia piegów. I ja nigdy w życiu piegów sobie nie zrobiłam. I nie za bardzo wiem, jak się tego używa, żeby te piegi wyszły takie bardzo naturalne. Ja oczywiście bym zrobiła je pewnie zbyt symetrycznie i z bliskimi odstępami. Widzę, że to jest mocne w ogóle. Będę musiała chyba gąbeczką to doklepać. Tu może jeszcze dodam jakieś takie drobniejsze na nosie, żeby zrobić więcej tych piegów, ale mam wrażenie, że to jest zbyt mocne, żeby używać na pudrze, że powinno się tego używać w momencie, kiedy mamy mokry podkład, tak żeby później jeszcze zmniejszyć intensywność nieco i je doklepać.
Kurde, ale fajnie to wygląda. Nigdy nie wiedziałam, jakbym wyglądała w piegach. I wiem, że ten trend na piegi już jest od dawna, ale jakoś nigdy się wcześniej nie zmobilizowałam, żeby to przetestować. Aż jestem ciekawa, jakby to wyglądało też na czole, ale może to nie na dzisiaj. Ale według mnie wygląda to fajnie, tylko trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie jakichś takich zbyt dużych plam, ponieważ jak próbowałam tak na szybko zrobić, to faktycznie te niektóre piegi wyszły takie grubsze, większe, a niektóre mniejsze, ale może dzięki temu wygląda to naturalnie, chociaż ta plamka tutaj jest zdecydowanie zbyt duża, no ale to nic. Na usta nałożę może nie stricte coś nowego, ale tego odcienia jeszcze na ustach nie miałam, nie testowałam tych ciemniejszych szminek z Maybelline Vinyl Ink, tylko te jaśniejsze, także sprawdzimy dzisiaj ten czerwień, czyli odcień 50 Wicked. Zawsze zapominam, żeby je wstrząsnąć. A, miałam jeszcze poprawić kreskę. No i bym zapomniała. Niestety nie udało mi się tutaj, wiecie, tego tuszu zmazać. Tylko on się jakby wyżarł w tą kreskę, dlatego musiałam poprawić. Ta czerwień jest po prostu przepiękna. Wpada w niebieskie tony, dzięki czemu zęby wydają się na bielsze i to jest też bardzo uniwersalny kolor. A jeszcze czerwień w połysku, to mam wrażenie, że to już jest w ogóle wyższy level. Bardzo mi się podoba i w sumie ten makijaż wygląda w całości super, mimo że dużo było tutaj zgrzytów i sporo kosmetyków mi się dzisiaj nie sprawdziło. Tak jednak wszystko wyszło dobrze w ogólnym rozrachunku. Zanim ogólnie kosmetyki, to podkład na pewno będę testowała dalej, najpierw ze sprawdzonym pudrem, tak żeby zobaczyć, jak się utrzymuje, ale podoba mi się, jak wygląda. Zarówno w tej wersji bardzo takiej delikatnej, z cieniutką warstwą, ale także właśnie już zbudowany. Ładnie, naturalnie wygląda na skórze i mimo, że nie kryje jakichś niektórych większych niedoskonałości, to mi to nie przeszkadza i codzienny makijaż wydaje mi się, że się u mnie sprawdzi. Ale mam wrażenie, że nieco mnie w ogóle rozjaśnił, ponieważ podkład był tak fajnie dopasowany tutaj do szyi, do dekoltu, a faktycznie mam wrażenie, że moja twarz jest w tym momencie jaśniejsza. Puder ma ogólnie potencjał, ale na pewno będę go używała raczej jako taka druga warstwa pudrowa, żeby dodać blask, a nie do utrwalenia, ponieważ sam sobie mam wrażenie, że on jest taki bardziej klejący. Nie mam już w tym momencie tego uczucia, ale zaraz po przypudrowaniu właśnie takie wrażenie było i może dlatego ten bronzer się tak nie do końca dobrze rozłożył, ponieważ no, skóra tak bardziej przyciągała te kosmetyki, bardziej przykleiła je do siebie. Także właśnie raczej jako dodatkowy produkt i też, żeby nie był aż tak intensywny, ponieważ on matu nie trzyma, daje tylko ten połysk, no i faktycznie już w tym momencie ten efekt jest taki dosyć intensywny, a wolałabym coś delikatniejszego, ale na pewno dalej będę używała. Paletka, jak mówiłam, po nią już nie sięgnę i osobiście Wam nie polecę. Eyelinery pewnie głównie będę używała na linii wodnej, ponieważ bardzo mi się to podoba. To jest taki fajny pop-off kolor, który nie jest do końca widoczny, taki jest delikatny, ale właśnie nieco widać, nieco przebija i wygląda to moim zdaniem naprawdę super. Jego z tego flamastra jestem zadowolona. Będę go rozgryzać w najbliższym czasie, żeby wyszły jak najbardziej naturalne te piegi, ale podobają mi się, jak wyglądają Mateuszowi także, także wydaje mi się, że będę sięgała w najbliższych makijażach właśnie, będę sobie dorabiała piegi. Szminka bardzo mi się podoba, jestem ciekawa, czy się nie będzie rozpływać, ale z jasnymi kolorami nie mam problemów, to są moi ulubieńcy, więc wydaje mi się, że w przypadku czerwieni też takiego problemu nie będzie. No i co, to chyba były wszystkie rzeczy, które dzisiaj przetestowałam. W sumie nie było ich za wiele, ale to dlatego, że paletka robiła prawie za wszystko w dzisiejszym makijażu. Także słuchajcie, kochani, to by było na tyle na dziś. Dajcie znać, czy mieliście te kosmetyki, jak się u Was sprawdzają i jeśli macie jakieś preferencje, jeśli chodzi o testowane przeze mnie kosmetyki, chcielibyście, żebym coś konkretnego przetestowała, ponieważ o tej paletce dowiedziałam się też w komentarzach od Was, no to dawajcie znać w komentarzu na dole. Na najbliższy filmik mam już zakupione kosmetyki, ale jeszcze zawsze mogę coś dokupić albo pojawi się jeszcze w kolejnym chat make-upie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!